wiecie, co mówią? Czy mają zastrzeżenia co do tempa realizacji tej czy innej obietnicy? Czasem tak. Ale wiecie, co mówią najpierw? Boże, przestańcie się kłócić. Przestańcie się kłócić. Co zrobić, żebyście przestali się kłócić? Powiedzcie nam, co zrobić, żebyście wreszcie zaczęli normalnie ze sobą rozmawiać. Żebyście obniżyli ton. Żebyście wiedzieli, gdzie jest przeciwnik. A gdzie sojusznik, który nie musi być jeden do jednego twoim klonem. Przecież nie o to chodzi w polityce. W polityce nie szukamy sobie żon, mężów i partnerów na całe życie. Niektórzy szukają, inni nie. W polityce chodzi o to, żeby razem zrobić coś ważnego, przychodząc z różnych stron. I o tym jest trzecia droga. I to jest nasza szansa na te najbliższe dwa tygodnie. Żeby w tym chaosie rozedrganych słów, obelg, partyjniackich ataków, wojenek, czy od przyjaciół, czy od przeciwników, stanąć i twardo stać tam, gdzie powinna stać trzecia droga. Po stronie pokoju, umiaru i stabilizacji. Pokoju, umiaru i stabilizacji. Te trzy rzeczy są naszą opowieścią, którą teraz mamy ponieść.